Witam w króciutkim filmiku, kolejnym odcinku z szafy perfumowej. Tutaj postawiłam trochę rzeczy, które raczej chyba jednak ze mną nie zostaną. Pewne rzeczy po prostu mi przeszły, niektóre może coś z innego, zbliżonego, coś może wolę bardziej, generalnie różnie. Powiem tak, jeżeli chodzi o ligno, ekstrakt paczulowy, inny rodzaj paczuli wolę. Tower, przepiękny, słodkodrzewny, taki rozgrzany, potrafiący być słodszym i suchym, różnym zapachem. To jest jeszcze dawna wersja, ta bardziej taka upojna, likierowa. Ale chyba jednak nie aż tak ciężko po nie sięgam. Serenade Imaginary Authors, nadmorski las z ziołami. W ogóle cały czas to są takie poszukiwania ideału nadmorskości, ideału takiego igiełkowego, zielonego, morskiego lasu. Są zapachy bliższe i dalsze takiemu ideałowi. Crème de Cure BDK, to jest w ogóle zapach, który ma niesamowicie pięknie, tak szlachetnie, cieleśnie, lekko słodkawo, ale tak wyjątkowo wyrafinowanie, elegancko podaną skórę, w takim wydaniu bardzo kobiecym, taki właśnie krem ze skóry, krem skórzany z cytrusami, wszystko jest takie gładkie, takie cielesne, takie miękkie, szlachetne. Ekstra w takim stylu Araska, to jest marka chyba też, Araska Gilaus Unity, to jest jeden z zapachów tej marki, które ja mam. Jeszcze mam pewien zapach, który jest w stylu Saut Auris, ale po prostu obezwładniające parametry tej marki. Tutaj mamy Unity porzeczka z miętą, takie właśnie gęste, esencjonalne, w wydaniu takim właśnie w stylu Kajal, arabskie generalnie, ale takim, to jest takie eliksirowe. Ortensia Melograno, które to w ogóle nie są owoce, w ogóle nie są granaty. Jestem zdziwiona nazwą, wydźwiękiem tego zapachu. Wszystkie myślę, że to jest takie po prostu coś w ogóle niespowiedzianego i to jest taki wydźwięk bardziej takiego zapachu ciężkiego, nieco starodawnego, nieco retro, w stylu bardziej takim kosmetycznym. Jakieś pudry, kosmetyki, kremy, tego typu. Ja niespecjalnie przepadam za takimi klimatami. Ktoś poszukuje takich klimatów, to jest dobra propozycja, natomiast tutaj to warto mieć na uwadze, nawet jeżeli tutaj to Melograno widzimy i w nazwie, nutach i tak dalej, ale po prostu ten granat jest kompletnie nieobecny. Dawna wersja Nomin Gutser Nui Bakelit, zieleń niezwykle unikalna, bardzo intrygująca, do niczego niepodobna, specyficzna, trudna, ale po prostu taka z emocjonalnością ogromną, z takim dystansem i smutkiem, z dziwnością, z takim właśnie wciągnięciem w ten zapach. Bardzo spory ładunek emocjonalny, taki właśnie w stronę smutku. Ten smutek w tych perfumach jest mocno zauważalny, o nich opowiadałam właśnie a propos zieleni, takiej na sposób smutnej smutku w perfumach. Z tych wszystkich zapachów bardzo dobrze mi się nosiło Nui Bakelit, natomiast coś jednak aktualnie mi nie do końca w nich pasuje, natomiast nadal uważam, że zapach jest bardzo, bardzo, bardzo wyjątkowy. Uważam, że